Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomek Grząślewicz i zapraszam do obejrzenia szóstego odcinka z cyklu Środula 43. Równocześnie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w zbiórce pieniężnej na realizację filmu o zagładzie żydowskiej społeczności Sosnowca, nad którym pracuję wraz z ekipą kanału Historia Zapomniana. Link do zbiórki na stronie zrzutka.pl znajdą Państwo w opisie filmu oraz w komentarzu pod nim. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Ruch Oporu. Na zdjęciu tytułowym widzimy stare archiwalne zdjęcie przedstawiające róg ulic Bohaterów Getta i Frankiewicza. Adres to Bohaterów Getta 37. No i ta nazwa ulicy to właściwie jest jedyna jakakolwiek forma upamiętnienia na terenie dawnego getta. A refleksja moja jest taka, że pewnie wielu ludzi, w tym i mieszkańców Środuli, do dzisiaj myśli, że chodzi tutaj o bohaterów getta warszawskiego. Tymczasem mieliśmy swoich bohaterów, dziewczyny i chłopców z Będzina i Sosnowca, którzy na tyle, na ile mogli, stawiali opór Niemcom. Proszę Państwa, żeby opowiedzieć całą historię ruchu oporu w Będzinie i Sosnowcu żydowskiego, potrzebowalibyśmy wiele godzin. Mówiąc w skrócie, ten ruch oporu wywodził się z przedwojennych młodzieżowych organizacji, takich jak Hashomer Hatzair, Hanoar Hatzioni, Dror czy Gordonia. One działały tutaj bardzo prężnie. Wiele z nich to były organizacje o charakterze syjonistycznym, czyli zajmujące się przygotowaniem młodych do emigracji i późniejszego życia w ziemi Izraela. W momencie, kiedy wybuchła wojna, te organizacje działały nadal, chociaż oczywiście zmieniły kształt swojej działalności. Zajmowały się m.in. edukacją młodych ludzi, ponieważ szkoły żydowskie zostały zamknięte, no to oni zbierali jakby te dzieci z ulicy i starali się im zapewnić jakąś tam edukację. No i nadal próbowali się przygotowywać do wyjazdu do ziemi Izraela. I takim centrum ich działalności stała się legendarna farma, miejsce, które widzicie Państwo na kolejnym slajdzie. Mamy tutaj z lewej strony mapę z 1961 roku, na której widzimy, że farma wówczas jeszcze istniała jako miejsce określone topograficznie i w ten sposób była nazywana jak farma. Z prawej strony widzimy z kolei fragment z Google Maps, który pokazuje mniej więcej tą samą okolicę, to samo miejsce. Widzimy, że jest to dzisiaj ulica Sokolska i na północ od niej znajdowały się niegdyś pomieszczenia mieszkalne, budynki, w których mieszkali młodzi organizatorzy ruchu podziemnego. W zasadzie jeszcze wówczas niekoniecznie podziemnego. W pierwszej fazie wojny to była legalnie działająca organizacja, czy też organizacje. Natomiast na południe, czyli tam, gdzie dzisiaj mamy sklep Decathlon, tam znajdowały się pola, grządki i tam uprawiano warzywa i owoce. Historia farmy to też jest opowieść na wiele, wiele godzin. Pokażę Państwu na kolejnym slajdzie tylko jedną fotografię przedstawiającą grupę młodych dziewczyn, które pracowały na farmie, mieszkały tam. No i widzimy je właśnie przy jakichś takich pracach ogrodniczych, przy grządkach. Jedna ze zidentyfikowanych na tej fotografii ze zbiorów Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie dziewczyn to Rutka Landau, która wojnę przeżyje i do której jeszcze dzisiaj też przez chwilę wrócimy. Mówiąc w skrócie, farma to było miejsce, które Judenrat, czyli Żydowska Rada, przeznaczyła dla młodych po to, żeby mogli tam uprawiać ziemię, żeby mieć ich pod kontrolą w jednym miejscu. Natomiast no, właśnie to miejsce stało się z biegiem czasu, z chwilą, kiedy Żydzi coraz bardziej dowiadywali się o tym, że czeka ich zagłada. Takim zarzewiem ruchu podziemnego, również i zbrojnego. Proszę Państwa, organizacje młodzieżowe utrzymywały w trakcie wojny stały kontakt z centralami znajdującymi się oczywiście w stolicy, w Warszawie. I na kolejnym slajdzie widzimy szereg osób bardzo ważnych dla żydowskiego ruchu młodzieżowego w trakcie wojny. Wszystkie z tych czterech osób do Zagłębia przyjeżdżały w różnych okresach czasu. Widzimy tutaj
Eliezera Gellera, Tosię Altman, Mordechaja Anielewicza oraz Frumkę Płotnicką. Szczególnie te dwie ostatnie osoby odegrały bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o Zagłębie. Mordechaj Anielewicz, legendarny dowódca powstania w getcie warszawskim, przebywał na terenie Zagłębia Dąbrowskiego przez kilka tygodni, a nawet być może miesięcy, mniej więcej między majem a sierpniem 1942 roku. To on otworzył młodym Żydom z Będzina i Sosnowca oczy na to, że w generalnej guberni trwa już zagłada, systematyczna likwidacja ludności żydowskiej. I to on zainspirował powstanie na terenie Będzina i Sosnowca oddziału żydowskiej organizacji bojowej, w skład której weszły poszczególne organizacje młodzieżowe, o których wcześniej mówiliśmy. To on powiedział im, że fajnie, że zajmujecie się kształceniem dzieci, że chcecie się przygotowywać do emigracji i życia w ziemi Izraela, ale teraz już nie czas na to. My jesteśmy likwidowani. Nas za chwilę nie będzie. Jedyne, co możemy zrobić, to bronić się, próbować umrzeć z godnością, a być może się uratować. Frumka Płotnicka, którą widzimy na zdjęciu z prawej strony, to też postać, o której warto powiedzieć co najmniej kilka słów. Przyjeżdżała jako łączniczka z Warszawy do Zagłębia Dąbrowskiego właściwie przez cały okres wojny. Brała udział w powstaniu w getcie warszawskim, które udało jej się przeżyć, a po likwidacji getta warszawskiego przyjechała do Zagłębia i tutaj została, tutaj weszła w skład dowództwa żydowskiej organizacji bojowej w Będzinie i tutaj walczyła i zginęła w trakcie akcji likwidacyjnej getta w Będzinie na Kamionce przy dzisiejszej ulicy Rutki Laskier 24, gdzie niedawno została otwarta Izba Pamięci Bojowników z getta Będzińskiego. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o getto na Środuli, to w ostatnim czasie przeglądając listy przesiedleńcze zauważyłem taką ciekawą prawidłowość. Być może była to kwestia celowa. Mianowicie na kolejnym slajdzie widzą Państwo szereg imion i nazwisk członków żydowskich organizacji młodzieżowych. Są wśród nich bracia Kożuchowie, Kalman tudzież Karol Tuchschneider, Leon Blatt oraz Izrael bądź też Cwi Duński. I ciekawostka jest taka, że wszyscy z tych wymienionych ludzi mieszkali w domach, przynajmniej byli przesiedleni do domów według list znajdujących się przy północnej granicy getta. Außenzeile, czyli północna oraz ulica Zuzanny. No i jest to ciekawe, ponieważ jak widzimy na następnym slajdzie, właśnie ta północna granica getta była położona najbliżej farmy. Czy był to przypadek, skoro aż tyle ważnych osób dla ruchu młodzieżowego żydowskiego zostało przesiedlonych właśnie w tę okolicę? Nie wiem, pewnie się już tego nie dowiemy. Tym niemniej chciałem to Państwu pokazać. Warto też pamiętać, że w Sosnowcu Sosnowiec nie był głównym miejscem, jeżeli chodzi o ten ruch oporu. Z różnych przyczyn, po pierwsze powiedzieliśmy sobie, że centrala tak naprawdę znajdowała się na farmie. Tam przebywało najwięcej ludzi. To było miejsce na tyle bezpieczne i oddalone od gestapo i judenratu, że można było względnie swobodnie działać. Po drugie, w Sosnowcu znajdowała się centrala rad starszych żydowskich na wschodnim Górnym Śląsku. I sosnowiecki Judenrat, tam urzędował sam Mojżesz Merin, w związku z czym działalność organizacji młodzieżowych była o wiele trudniejsza. W szczególności w momencie, kiedy w ręce milicji żydowskiej wpadł lider Hashomer Hatzair w Sosnowcu, Cwi Duński. Miało to miejsce w lutym 1943 roku. On od dłuższego czasu był solą w oku Mojżesza Merina, który też potraktował go jako takiego kozła ofiarnego i chciał, łapiąc go i wydając w ręce gestapo, dać taką przestrogę, lekcję dla innych ruchów młodzieżowych, żeby specjalnie się nie wychylały, żeby nie działały poza jego plecami. Jest to, myślę, jedna z takich czarniejszych kart obciążających działalność Mojżesza Merina. O ile przy wielu jego zachowaniach i działaniach można dyskutować. Część z nich można
w jakimś procencie usprawiedliwić. To, że on chciał, na przykład dążył do utworzenia getta na Środuli, no to mogło mu chodzić o to, żeby Żydzi spokojnie poza centrum miasta sobie pracowali i dotrwali do końca wojny. O tyle zwalczanie ruchu oporu, w tym wydanie w ręce gestapo Cwiego-Duńskiego, bezpośrednio go obciąża. W relacji Feli Katz, która również była członkinią Hashomer Hatzair, no i z tej relacji dowiadujemy się, że właśnie po złapaniu Cwiego-Duńskiego działalność Hashomer Hatzair w Sosnowcu właściwie została przeniesiona do Będzina i ci najważniejsi członkowie organizacji, tacy jak ona sama, Ina Gelbart, Hela Schanzer czy Szmul Rosenzweig, również przenieśli się do Będzina i tam dalej kontynuowali swoją działalność. Poza Hashomer Hatzair bardzo prężną organizacją była również Hanoar Hatzioni. I Hanoar Hatzioni działał na Środuli, również w getcie na Środuli. I w jaki sposób działał, dowiadujemy się z kilku relacji, między innymi Danuty Fürstenberg. Ona wspomina, że organizacja miała swój bunkier na terenie Środuli. Nie pamięta, czy to była ulica Zandzeile, czyli Konopnickiej, czy też Kalkzeile, czyli Wapienna. Tym niemniej pisze, że mieli kilka rewolwerów, przechowywali je w mieszkaniu Samka Maitlisa. Podkreśliłem to nazwisko, ponieważ ono jeszcze dzisiaj do nas powróci. Przygotowywali również butelki z kwasem. No, chcieli na miarę swoich możliwości stawić zbrojny opór. Kolejna relacja to jest Cecylia Chmielnicka-Granek, Cecylia bądź Czesława, i też proszę zapamiętać to nazwisko, bo też jeszcze dzisiaj nam powróci. Ona wprost mówi, że bunkier Hanoar Hatzioni znajdował się przy Zandzeile, przy Konopnickiej, więc chyba możemy przyjąć, że właśnie przy tej ulicy się ten bunkier znajdował. Ona oprócz tak zwanej Hagany, czyli walki, wspomina o drugim nurcie stawiania oporu Niemcom, a mianowicie o ratowaniu się. Organizacje młodzieżowe nie tylko myślały o tym, żeby walczyć, zresztą możliwości walki miały bardzo ograniczone, podobnie jak możliwości zdobywania broni. Myślały również o tym, jak się ratować, przez wysyłanie ludzi na aryjską stronę, przez zdobywanie tak zwanych paszportów południowoamerykańskich, i tutaj też Chmielnicka-Granek o tym wspomina. Starali się o papiery zagraniczne przez Genewę. W Szwajcarii funkcjonowała grupa polskich dyplomatów, które organizowała fałszywe dokumenty, za pomocą których starała się Żydów, między innymi zagłębiowskich, ratować. Cecylia wspomina też wizytę Eliezera Gellera, którego widzieliśmy na jednym z poprzednich slajdów. Kolejny slajd to jest relacja Dawida Fischera, która potwierdza to, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Mojżesz bądź Moniek Merin zwalczał działalność ruchu oporu. Argumentował to tym, że nie dopuści, żeby w Zagłębiu wydarzyła się taka tragedia, taka masakra jak w getcie warszawskim, ale według oceny Fischera, którą podziela bardzo wielu ludzi, chodziło mu głównie o ratowanie własnej osoby. Jeszcze jedno potwierdzenie tego, że Merin wiedział o działalności młodzieżowego ruchu oporu i ją zwalczał, znajdziemy w książce Kacetnika 135633 pod tytułem Salamandra. Jest tam taki fragment, w którym Mojżesz Merin, w książce występujący jako Moniek Matroz, zwołuje zebranie na terenie getta i mówi, że wiem doskonale, że macie dokumenty, że staracie się o paszporty ze Szwajcarii i za moimi plecami staracie się uratować. Ostrzegam was, nie róbcie tego. Ja jestem tym, który karmi tygrysa znajdującego się w klatce z pełną świadomością. Karmię go ciałami moich braci i sióstr, bo liczę na to, że spośród tysięcy nas przynajmniej garstka w ten sposób przetrwa. Także to jest kolejny ślad literacki działalności Merina. Proszę Państwa, bardzo znane zdjęcie przedstawiające pięcioro członków Hanoar Hatzioni. Drugą osobą z lewej strony jest Józef Kożuch, lider. Natomiast w kółku zakreśliłem Samka Maitlisa i Leę Pomeranz-Blum, jego dziewczynę, narzeczoną, a później żonę. Mieszkali w getcie przy ulicy Steinzeile 15, Batorego. Samek Maitlis, bądź Maitlis, bo są też dwie formy zapisu jego nazwiska, pracował w wydziale szkolnym pod okiem Pawła Widermana, o którym stale mówimy w tej serii.
Pobrali się w getcie na Środuli i niestety oboje nie przeżyli wojny, to znaczy udało im się wydostać z getta, oboje byli kurierami i oboje niestety zginęli, zostali aresztowani przez Niemców i zamordowani. Przechodzimy teraz do kwestii braci Kożuchów, o których oczywiście warto powiedzieć, no już choćby z tego względu, że mamy ich plac na Środuli, który jest tą rzadką formą upamiętnienia. No ale parę słów też o nich, ponieważ to byli chłopcy stąd, z Sosnowca. Widzimy, że mieszkali przy ulicy Böhmische, czyli Dęblińskiej 13, a następnie zostali przesiedleni do getta wraz z rodzicami na ulicę Außenzeile, czyli Północną 29. Na tym zdjęciu widzimy ich, obaj stoją. Z lewej strony jest Józef, z prawej strony Bolesław Kożuch. Zaczynając od młodszego, czyli Bolesława bądź Bencjona, to taka ciekawostka, matka mówiła do chłopców polskimi imionami, a ojciec hebrajskimi, więc matka mówiła do młodszego z braci Bolesław, a ojciec Bencjon. Widzimy go na liście uczniów gimnazjum Staszica, rok szkolny 33-34. I podobnie zresztą jak jego starszy brat, Józef również był absolwentem gimnazjum imienia Stanisława Staszica. Też rok szkolny 33-34, widzimy go na tej liście. Ze wspomnień kolegów wiemy, że ponieważ stanowił mniejszość w tej klasie, czyli Żydów w jego klasie w Staszicu było kilku, na kilkadziesiąt osób, cały czas musiał walczyć o swoje. Jak wiemy, Żydzi generalnie w przedwojennej Polsce zwykle nie mieli lekko. I proszę Państwa, na kolejnym zdjęciu Józef Kożuch wraz ze swoją dziewczyną, później narzeczoną i wreszcie żoną, Fredką Oxenhändler. Widzimy ich zakreślonych właśnie w kółku na tym zdjęciu. Pobrali się już też w getcie na Środuli w maju 1943 roku. Więc teraz parę słów o samej Fredce, którą również odnajdujemy na jednej z list. Tym razem jest to lista uczniów i uczennic szkoły podstawowej numer 4 przy ulicy Kościelnej, a więc tej, gdzie mamy figurki chłopca i dziewczynki przed wejściem. Fredka chodziła do tej szkoły, mieszkała przy ulicy Jagiellońskiej 3, blok zresztą stoi do dzisiaj. I co ciekawe, chodziła do klasy m.in. z Czesławą Cecylią Chmielnicką, o której już dzisiaj mówiliśmy, czytaliśmy jej relacje i można domniemywać, że jako koleżanki z klasy ze szkolnej ławy w podstawówce płynnie potem jedna drugą wciągnęła do organizacji i w ten sposób znalazły się obie w Hanoar Hatzioni. Fredka Oxenhändler wraz z rodziną w getcie mieszkała przy ulicy Sandzeile, czyli Konopnickiej 1. Budynek oczywiście nie istnieje, stał w miejscu, które widzicie Państwo na zdjęciu, czyli na rogu ulic Konopnickiej i Okrzei, mniej więcej tam, gdzie widzimy znaki. I jeszcze jedno zdjęcie, na którym mamy Fredkę i Józka. Zdjęcie zostało prawdopodobnie wykonane przy ulicy Dęblińskiej, więc jeszcze w okresie przed utworzeniem getta w miejscu, gdzie mieszkali bracia Kożuchowie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, Fredka i Józek pobrali się w maju 1943 roku i jako małżeństwo przeżyli zaledwie kilkanaście tygodni. Tutaj mamy fragment relacji Fredki opowiadający o śmierci Józka, która miała miejsce na początku akcji likwidacyjnej. W nocy Józek wyszedł z bunkra, chociaż żona błagała go, żeby tego nie robił. Według jej relacji poszedł poszukać ich przyjaciół z organizacji. Według jeszcze innej relacji poszedł znaleźć ukryte pieniądze, które miały być przeznaczone na przekupienie gestapowców i w ten sposób opuścić getto. Nie udało się. Wraz z innym kolegą zostali zastrzeleni na ulicy. Fredka znalazła jego ciało i przeniosła je na podwórze szpitala. Po śmierci Józka Fredka nie załamała się, przejęła na siebie rolę przywódczą i stała się dzielną kurierką. Właściwie była już, wcześniej działała w tym charakterze. Natomiast no, po likwidacji getta kursowała jako kurierka między innymi do Krakowa,
starała się zdobywać dokumenty dla swoich towarzyszy, organizować transport ludzi, którzy kanałami właśnie takimi przemytniczymi opuszczali Polskę i przez Słowację, Węgry trafili do ziemi Izraela. Tutaj widzicie Państwo zdjęcie już w Izraelu w 40. latach i przedstawia ono tak zwaną naszą grupę, czyli właśnie ludzi działających wspólnie w ruchu młodzieżowym, którzy się uratowali. Pamiętajmy, że to również była bardzo ważna forma stawiania oporu. Nie tylko walka, ale również ratowanie się. I można powiedzieć, że działalność naszej grupy, do której należała zarówno Fredka Kożuch, jak i Rutka Landau, którą wcześniej widzieliśmy na zdjęciu z farmy, no po prostu im się udało. Udało im się przeżyć i to w całkiem sporej grupie. Fredka odgrywała ważną rolę również po zakończeniu wojny, działała na niwie społecznej. Tutaj widzimy ją jako świadkinię na procesie Eichmanna. Z kolei w latach 60. była pionierką organizacji wycieczek młodzieży izraelskiej do Polski. I na zdjęciach ze zbiorów Ghetto Fighters House widzimy wycieczkę z Izraela na Środuli przy ulicy Konopnickiej, czyli dawnej Zandzeile 25. Dlaczego w tym miejscu? Można domniemywać, biorąc pod uwagę te relacje, które wcześniej pokazywaliśmy, że właśnie tam znajdował się bunkier organizacji Hanoar Hatzioni. Dzisiaj to miejsce nie tylko nie istnieje, nie tylko dom, ale w ogóle cała okolica już wygląda zupełnie inaczej. W tym miejscu Konopnickiej zaczyna się osiedle mieszkaniowe. I jeszcze jedno zdjęcie przedstawiające Fredkę. Zdjęcie jest opisane w zbiorach Ghetto Fighters House jako wejście do bunkra ruchu oporu na Środuli i w kółku mamy również zaznaczoną Fredkę Oxenhandler, Kożuch, Mazię. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jest zainteresowany historią żydowskiego ruchu oporu w Zagłębiu Dąbrowskim, to na szczęście od 2021 roku dysponujemy w języku polskim niesamowitą książką. Jest to Skazana na życie, Dzienniki i życie Heiki Klinger. Autorem tej książki jest profesor Avichu Ronen, syn Heiki Klinger, człowiek, który kilkadziesiąt lat poświęcił na badanie historii ruchu młodzieżowego w Zagłębiu Dąbrowskim, który organizowała m.in. jego matka. Książka ma prawie 1000 stron, ale polecam, ponieważ żadna inna pozycja nie wnosi tyle do naszej wiedzy o tym, w jaki sposób działały te ruchy młodzieżowe w Zagłębiu Dąbrowskim. Proszę Państwa, to tyle w tym odcinku. Jeszcze raz zachęcam Państwa do wzięcia udziału w zbiórce na rzecz realizacji filmu Równia Pochyła o społeczności, o zagładzie społeczności zagłębiowskich Żydów. Dziękuję bardzo.